Siemaneczko, ja jestem Rossi, a dzisiaj zagramy sobie w Battlefield Hardline na multiplayerze. Zapraszam do oglądania. Okej, wylosowała mi tutaj, że będę policjantem. Fajnie, super, zajebiście. Ale mam swoją fajną broń ACR. Jak dawno to tutaj będę mógł dokładnie zobaczyć tą nazwę, już dawno w tego Battlefielda nie grałem, także już nazw broni zbytnio nie pamiętam, a to mu jest. Dobra, już myślałem, że był ten profilaktyczny granat, to są moi. O, tu, tak, właśnie o to chodzi. Ona jest fajna ta broń, bo ma mały odrzut, a teraz... Zaraz zobaczę, jak ona się nazywa. Już w górnym roku było to widać, ale nie zdążyłem jeszcze tam luknąć. HCR. Aha, no to byłem strasznie blisko, ale w każdym razie ta broń jest zajebista. Mam do niej tłumik, mam do niej fulminator. Chyba powiększony magazynek jeszcze. I to chyba by było tyle, jeżeli chodzi o te dodatki do broni. Tak wiele ich nie ma. Dobra. Parkowanie równoległe jest. I śmierć również. I chyba znowu mnie ten sam zajebał. Także fajnie. Aha, i jeszcze zapomniałem wspomnieć na początku, że jestem HQA Force, czyli mamy stos pieniędzy. Musimy lądrować ten stos, żeby mieć jak najwięcej hajsu. O właśnie. Ja amunicję najfajniej rzucić, mam starszy do tego, także mam pewnie zbronione. No i musimy właśnie, jak mówiłem, splądrować ten stos. Dodatkowo dodaję pieniądze do wydania takie dla siebie. Im więcej mam tych pieniędzy, tym lepiej. I chodzi o to, że która drużyna będzie miała więcej w swoim skarbce. Tam jest mój. Gdzie tu jest wroga? Wroga jest gdzieś tam. Która drużyna będzie miała więcej pieniędzy w swoim skarbcu, oczywiście ta wygrywa. Można w sobie wykradać pieniądze, czyli po prostu mogę sobie pójść do... już pojechać bez różnicy do skarbcu wroga. Skarbca wroga, no. I zarypać im hajsik, przyjść do siebie. O kurwa! O fuck! Przyjść do siebie i zdeponować u siebie gotówkę, a przypadkowo... Zamiast wejść do samochodu, wziąłem z bagażnika RPG i pierdolnąłem im samochód, także fajnie. Eksplozje zawsze w modzie. Dobra, jest tu śmigłowiec i teraz by mi się te RPG przydało. Ciekawe, czy ten samochód ma... No, ten samochód to złom, czyli to musi być jednak samochód jeżdżący. Pojazd poruszający się po powierzchni. Jak tu to w ogóle wygląda? 1-3, to tak... Całkiem znośnie jeszcze. Albo i nie. I się wkurzam. Dobra, to trochę zmieniamy taktykę. Tamten nie wiem co odwala, się kieruje jakoś. Wezmę tego snajpera. Wejdę sobie gdzieś tutaj do budynku, tak świtać, nie? Będę sobie tutaj kampił. Dobra, no pierwszy jest zdjęty, no to także fajnie. Fajnie by było jeszcze jakby innego. Za mną będzie. Serio, no serio! Wow. Mogłem w niego strzelać. No teraz to. Nikt ma szansę, żebym w niego strzelił. Serio? Gdzie on jest? W krzakach leży czy coś? A no dobra, to jest ta snajperka, w której trzeba przeładować. Pokażę strzelę. No serio? Mam go na muszce. Wow! Trafiłem w niego! To było zajebiste! Dobra. Granata gdzieś tam się jebnęła. Dużo to on nie da. To jest zapalający. Okej.
Jest tutaj gdzieś RPG schowane w domu. To by się przydało teraz na przykład na śmigłowce. O, no, bazooka. Bazooka, RPG. No nie jest to w sumie to samo, ale podobnie. Dobra. Teraz tak. Żeby trafić śmigłowiec, trzeba mieć zajebistą precyzję. Dobre oko. Zręczność. Czyli zwinne palce. I szczęście, wkuj szczęścia. Tak naprawdę szczęście nie gra tutaj główną rolę, bo... Szczęście gra tutaj główną rolę, bo naprawdę ciężko jest trafić śmigłowiec, który się porusza, a ty masz jeden strzał jeszcze tylko nie namierzający. A teraz w zajebistym po prostu... W zajebisty sposób udało mi się umrzeć. Przynajmniej zabiłem wroga. O, to jest wróg też. No właśnie, kurwa, tak patrzy coś, ale... Nie pykło mi. No, chodź tu, gdzie ty jesteś? Kurwa, sobie. O! No, z takim muzykiem to ja mam tutaj dużo szans. A jednak, jakieś tam szanse chyba miałem. Znaczy Uzik. No Mac tam, Uzik, Mac 10. Uzik to tak w sumie jeden ciul tak naprawdę na to wychodzi. Tylko że inna nazwa. Dobra, o, tam jest skarbiec wroga, tam jest tutaj wróg, będzie poruszał. Chciałem jednąć, ale coś nie wyszło. Jest śmigłowiec też. Trafił niego? O, dobra. Nie wziąłem poprawki na wiatr, także dlatego mi nie wyszło. Następnym razem muszę zobaczyć, czy on wieje w lewo, czy w prawo, czy jest horyzontalny, czy łatwopalny. I dopiero wtedy będę mógł trafić. I doszacuję możliwość zgonu wroga w powietrzu. I ciul, dobra, mam cię! Kurwa! Jeden HP miał i to zabił mnie ten frajer, który, do którego ja strzelałem. No asysta jest zaliczona jako zabicie, brawo. By spróbowała by nie być jako zabicie. No w ogóle tutaj, jakie ja mam dodatki do tej broni? Optyka, luneta 14, no dobra, to niech taka już tam będzie. Akcesoria, dodatkowy celownik mechaniczny. Czemu ja tutaj nie mam żadnych akcesorii? 100 tysięcy kosztuje pocisk Magnum, większy magazynek albo zamek dwutaktowy. I teraz kurna, o to pytanie, co wybrać. Dwutaktowy. No dobra, wezmę ten dwutaktowy. Już te 5000 wydam, czy tam niecałe 5000. I teraz już go powinienem mieć. A, jeszcze zapomniałem, że ja tutaj mam takie kamerki zajebiste do ustawiania. Które też tam mi dają jakieś punkty, jak wrogowie przejdą. A w dodatku mam jeszcze miny laserowe, które już w ogóle są zajebiste. Bo ustawiam sobie w takim miejscu minę. Ładunek na miejscu! Się na nią wpieprzy, od razu go detonuję. I jest fajnie. Odłożyłem ładunek! Okej, okay, teraz tak. Teraz tak. Gdzie? O, jest! Dostał. A, dwutaktowy mam przecież. No tak, czyli już nie muszę puszczać celownika, zapomniałem o tym. Teraz będę musiał się przyzwyczaić. Zresztą nie wiem, dlaczego nie mam lunety powiększone. Nie wiem, dlaczego nie mam lunety z oddaleniem celu. Oddalaniem przybliżenia. Zaraz będę musiał zobaczyć, czy taką mogę sobie wziąć. Już chyba. Co to było? Samochód nie trzeba, to samochód. To nie ma co. Trzeba się trochę wycofać. I tak jest ładnie, bo wygrywamy tutaj w sumie dosyć znacząco. Dobra, to ja tutaj się udam teraz na bazę wroga. Skarbiec wroga, dokładnie mówiąc. Albo pójdę tam, gdzie mógł był jeden. Dobra, wejdę sobie tutaj na skały. Spróbuję się położyć, jakoś skampić na nich trochę. No i znowu zapomniałem, że mam ten dwutaktowy i znowu puściłem niepotrzebnie. Tak to była szansa, żebym go zabił. O tym, w jakim fajnym miejscu sobie się położył, tam na wyjebce, super.
Dobra, wyłaź tego samochodu. Do wszystkich jednostek. Podejrzany okradł skarbiec. A! Nie ma! O! W trzech się tam wpierdoliło! Dawaj, Gida! Napieprzamy z zapalających! No, jest! Asysta! No zawsze to coś, nie? No głupio by było, żeby żadnego nie zabić, jak to trzech się napieprzyło. Wow! Zajebimy. No! No, zastrzeliby was! Poddajcie się, to wasza ostatnia szansa. Bla, bla, bla. Dobra, zmiana broni na jakieś AK-74U, czyli też taka jedna moja zrobieni. No, trochę tych hajs sobie pozbieram. Jak widzicie, tutaj w pewnym drugim rogu do wydania też idą pieniądze, to są te, które ja bezpośrednio dostaję na swoje konto. A, jeszcze jedno, dawaj jeszcze jedno. Co jest? Dawaj jeszcze jedno, dzięki. Dobra. Gida teraz. Do swojej. A, no i w sumie tutaj jak w Fireforce'ie, to można fajnie użyć sobie sabotażu. O kur, ale się wpierdoliłem. Dobra, wyszło. Dodatkowy magazynek. Tutaj można użyć sabotażu, który polega na tym, że mam bombę. Tylko sabotaż ma... Szturmowiec chyba... mechanik ma sabotaż. I sabotaż generalnie polega na tym, że mamy bombę, którą przyczepiamy sobie pod samochód. Dzięki czemu, gdy wróg wejdzie do tego samochodu, no... Chyba nie muszę mówić, co się z nim dzieje, bo to już wiadomo po słowie bomba. Ma bombową zabawę, o, może tak. Najłatwiej będzie zrozumieć. O ty! A ciebie to nie widziałem, nie? Dobrze, wiedziałem, że tamtego zabiję odłamkowym, ale tego to już nie widziałem. Widziałem, że dwóch ich tam było, gdzie rzucałem granat. Niestety ten mi jakoś umknął za tą skałą. Czaił się jak jakiś pedofil. Dobra! I tak już koń... Aha, bo tu jeszcze się nie do końca, ale macie tutaj hajsy do rzucili tyle. To jeszcze nie kończy tego, no fajna gra jest. Nie, nie kończy jeszcze tego, fajna gra jest. Przydała mi się podwózka! Mina laserowa. Fajnie, mimo tego, że już nie jest takim wsparciem czy mechaniką. Wsparciem. Nie, snajper, specjalistą, tak. Mimo tego, że nim nie jestem, to mina laserowa została i... Wow! I właśnie umarłem i dzięki temu też tamtego zabiję miną laserową. O, tutaj jestem z tyłu. Serio. O! Rzucili tutaj flesza. Nawet co widać było. No i wygraliśmy. W sumie fajnie. Szkoda, że mecz się dosyć szybko skończył. Zabici 12, zgony 11. Niedawno w BF-a już się nie grało. Teraz tylko kot. Ale w każdym razie dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli ten materiał ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, daj mi subskrypcję i do następnego odcinka. Trzymajcie się, siemanko!